kozły na skokie. Zrobiliśmy coś fenomenalnego. Wypełniliśmy tą halę po brzegi i sprawiliście, że ci ludzie tu wrócą. Mają okazję wrócić na najważniejsze mecze w tym sezonie. To jest nasz cel już teraz. Możemy sobie postawić taki cel, że gramy potem na awans. Nie przyjechaliśmy tu na wycieczkę. Chciałbym, żebyśmy bardzo poważnie podeszli do tego meczu. Bardzo poważnie. Od początku pełna koncentracja w obronie. Pełna koncentracja w obronie, tak? Pick and roll. Pierwszy w kontrze dołem, tak? Tak jak się omawialiśmy. Pierwszy pick dołem. Od razu, żebyśmy tutaj wiedzieli co i jak. Dołem, informacja i bronimy. Następne 45 i to.
Panowie, to się samo nie wygra. Wyszliście z przeświadczeniem, że to się samo wygra. Nie! Czas wiarą za darmo, tu się nikt nie położy. Panowie, potrzebujemy konsekwencji w grze. Gramy na low-post dobrze, ale jest ciasno. Raz zagraliśmy, to chyba Frontu dostał, czy nie wiem, kto tworzy. Odrzutka dostał z powrotem i skończył. A tak to zobaczcie, te wszystkie low-posty, prawie wszystkie, większość low-postów jest problem, bo podwajają, a my na siłę gdzieś tam. Odrzućmy, jeszcze raz, grajmy w koszykówkę. Zbierzcie się, jak na boisku jest okazja. Pogadajcie, gramy teraz to, to, tamto, nie ma tego. Bo myślicie, że to się samo wygra. Nie! Zespół wygrywa. Zespół. I trzeba to wyszarpać. Poddałem się do dyspozycji zarządu, bo nie chodziło nawet o porażkę, o styl. Tak. Więc tutaj mówiłem, no coś jest nie tak, może moja osoba nie jest tą, która tu powinna być. Przede wszystkim nie miałem doświadczenia, tak, jeśli chodzi o seniorską koszykówkę. Wywiesili transparenty wykonane specjalnie na tę okazję, który jest Ligi 23 na wyjścia. Nancy Marcin 11 oraz Jacek Krzyż i Tomka Karol Położyn. Dokładnie. Zbiórek w tamtym spotkaniu Antonia Bydgoszcz na 41-50. Poprawił się tym razem. Bardzo dobra akcja. Artur Miszczyński na wolnej pozycji. Pojawiały się myśli, co zrobić, tak? Znaczy, może nie, najpierw pojawiały się, czy coś zrobiliśmy źle, czy popełniliśmy błąd. No ale zaczęliśmy sobie to analizować i no, wychodziło nam, że no nie, że są odpowiedni ludzie na odpowiednim miejscu. I naturalną rzeczą zawsze, no pierwsza osoba, no może trener, tak? Natomiast ja pamiętam, jak dziś rozmowę zaraz po meczu w Obrzychu z trenerem Skibą. Ja mu to wtedy powiedziałem i podtrzymałem to na spokojnie, że ja nie chcę zwalniać Grzegorza i że ja uważam, że on powinien kontynuować swoją pracę, bo ja wierzę, że to za chwilę zaskoczy. Mieliśmy bardzo poważną rozmowę z chłopakami, merytoryczną, niedługą, ale konkretną. Ja chodząc do biblioteki szukałem artykułów na temat założyciela klubu. No, były tam naprawdę informacje bardzo cząstkowe. Zostałem zaproszony do Gazety Wyborczej, ukazał się wywiad ze mną i spotkałem moją sąsiadkę. Mówiła, że czytała wywiad, pogratulowała mi i powiedziała, że jej mąż się chce ze mną spotkać. Dzień dobry. Mam pytanie, czy pana coś łączy z założycielem klubu Łaskowia? No tak, ojciec mój. Thank you.
spodenki, znaleźli spodenki gdzie jest za szybą, ale nie mieli klucza od tych drzwi. Nie, to powiedz. No dobra, to trudno. A jutro pan da radę je dowieść? Witam panią skarze. Panią skarze, jak z tą grupą? Ile ich tam będzie ostatecznie? Gramy do trzech obron! Do trzech obron, panowie! Mocny, mocny dig! Informacja! Cześć, Jacuś. Witamy. Chodź. Odpowiednią teczką na pana prezesa. Na pana prezesa, dobra. Siadaj, tak ja tylko skończę jedną rzecz i już do ciebie idę. Dobrze, dobrze. Coś się napijesz? Jakaś kawka, herbata, nie, woda? Nie, dziękuję, woda wystarczy. O. Słuchaj, no mamy tutaj, wiesz, całą masę tych różnych artykułów historycznych z pierwszego sezonu, gdzie
gdzie graliśmy pierwszy sezon w drugiej lidze. Tak, się wykorzystali do materiału o 90-leciu. Bo będziemy przygotowywać to 90-lecie, tak. Więc ja uważam, że no, a to, że to był taki no, nasz jednak przełomowy sezon. Oczywiście, że tak. Bo tutaj no, wydarzyło się właściwie najwięcej w tym sezonie. Musimy to zabrać Jacek na ten, na trening i pokazać to Dosi, tak? To ja nie wiem, czy on... No tutaj, Dorian tutaj jest w roli głównej, prawie tak. w każdym artykule, Dosi na każdym zdjęciu. No i Bubie. Buba też musi się zobaczyć. Tak, jest dużo tych materiałów. No dobrze. Jestem, no. Jestem? Jestem, tak. Pokaż się z góry, patrz, stoi, ale... No, jest, troszeczkę więcej prezesa jest, było. Ale jest tył już tam, bezpieczny był. I tak jak staram się, wiesz, gdzieś zawsze jakiegoś pozytywu z tego wszystkiego poszukać. No, jak zwykle. Jak wiesz. Nic nowego. To wiesz, mnie cieszy to, że chłopacy się sami zreflektowali, wiesz? I to, co zrobił Michał na konferencji, że wiesz, że oni nie udawali, wiesz, to nie... Szkoda, że się w przerwie nie zreflektowali. No, nie można mieć wszystkiego, Jacek. No. Ale i tak lepiej, wiesz, wolę, że jest taka sytuacja, że oni sami mają tą świadomość. Mnie to przeszkadzało, że ja nie widziałem zaangażowania tam od pierwszej minuty. No, ale to co powiedział Panda, tak? No, że przespali trzy kwarty, no to wiesz, jeżeli grasz z takim rywalem, wiesz, my nie graliśmy, ja tak z zespołem, który grał utrzymanie. Trochę nas dwie rzeczy tutaj nam przeszkodziły, bo po pierwsze to, że tam wygraliśmy łatwo, to była pierwsza rzecz, a po drugie no, mieliśmy bardzo dobrą serię. No i to zwycięstwo we Wrocławiu, wiesz, mocno ich podbudowało. Troszeczkę zlekceważyliśmy. Wydaje mi się, że byli zapewni siebie, że no, powiedzmy, że na pół gwizdka mogą wygrać, a to tak się w tej lidze nie da. Mamy 5 kolejek do końca rozgrywek, jesteśmy wiceliderem. Praktycznie, wiesz, tylko od nas zależy, czy tą pozycję utrzymamy. Wiesz, taki wynik byśmy brali przed sezonem w ciemno. No, wynik to jest wynik, ale jeszcze co mnie najbardziej cieszy, to frekwencja na ostatnim meczu, bo to było dla mnie hala praktycznie wypełniona. Że jeżeli no, nadal nie zejdziemy z tego wysokiego poziomu, na którym jesteśmy, no to na playoffach będzie bardzo duży ścisk. A mówiłem ci, że ostatnio na wycieczkach z dziećmi dzieci się pytały, czemu Asturię? No widzisz? No, także można trochę kawałek historii naszej opowiedzieć. Meczem o awans do pierwszej ligi. No to z Kidzynem. Z Kidzynem, tak. Sezon 2-2-2-3. Głębi. Robert Małecki. Marcin Weselak. Dobra, Maria, później to obejrzę. Cały pewnie. To są dużo ciekawy filmik. Ciekawe, no i potem radość po awansie. Robert Małecki z tyłu widzę. Tak. To jest Robert Małecki. Tutaj jest. O, Tomek świętej pamięci rozpara. Tak, dokładnie. Tam masz tą listę dla mnie? Mam dla ciebie listę, ale trochę tych ludzi się przez te 90 lat uzbierało. Dobra, to wszystkich po kolei, tak?
Tak, tu jeszcze na tych kartkach mam jeszcze... Masz ich policzonych wszystkich, czy nie? No, myślę, nie mam policzonych, ale gdzieś około 300 osób chyba będzie. Adresy, tak? Tak, adresy. Dobrze, ja ci podam numery telefonów, to zaraz tam... Znaczy inaczej, wypisz mi to wszystko na maila, Mariusz, dobrze? Dobrze. Bo tak będziemy prosił, teraz tak, kody pocztowe od razu. I musimy to najpóźniej do końca marca, Mariusz, ogarnąć, tak? Bo musimy to wysłać, bo to już zostają mniej niż 2 miesiące, nie? Bo 25 maja się zbliży. I później musimy jeszcze usiąść sobie na początku kwietnia z tym materiałem i wybrać, co robimy na prezentację. I musisz mi zrobić listę osób, które uhonorujemy na tych 90-leciu. Napisz mi swoją propozycję osób, które byś chciał nagrodzić, dobrze? Na to 90-lecie. I lecimy dalej z tym tematem. Pomysł, tak jak rozmawialiśmy wcześniej sobie tam z chłopakami, żeby gdzieś jak najbardziej integrować seniorów też z grupami młodzieżowymi. Mhm.
No i mogę też dać Wam możliwość takiego rozwoju, tym, żebyście mieli pomysł na przyszłość, nie? I wiem, że Ty prowadziłeś te zajęcia też na obozach, a chcę mocno inwestować w te najmłodsze grupy i je rozwijać. I tak sobie pomyślałem, czy nie chciałbyś zacząć pracować z jedną z grup? Oczywiście, żebym chciał. Byśmy tam zrobili Cię na przykład asystentem na początek. Pytanie, jak Ty byś się z tym, wiesz, odnajdywał, żeby tam z dzieciakami popracować sobie? Myślę, że jest to dobry pomysł. Tak na początek jako asystent byłoby okej. Okay. Jeżeli to się wszystko będzie dobrze układało i będziemy się tam dalej współpracowali, to wtedy byśmy pomyśleli jeszcze o jakimś kursie, o licencji już normalnie tam C czy B, tak żebyś docelowo gdzieś tam pomału tymi kroczkami się rozwijał i mógł za jakiś czas już samemu prowadzić zespół, nie? Super pomysł. Myślę, że to może być, wiesz, fajna rzecz i dla nas, i dla klubu, dla dzieciaków na pewno i też dla Ciebie pod kątem właśnie przyszłości, jakiegoś zbierania doświadczeń. Okej, okay, wchodzę w to. No to super, że gdybyśmy pojechali razem na pierwsze zajęcia, to może nie, że przedstawię Cię, bo myślę, że chłopacy Cię będą znali, ale opowiemy im o naszym nowym pomyśle. No to super. Czeka nas najtrudniejszy mecz po tych czasach, które graliśmy. Zespół podrażniliśmy mocno i będą chcieli się zrehabilitować na pewno. Słuchajcie, bijemy się z nimi. Bijemy się z nimi na deskach. Tak jak wczoraj. Tak jak wczoraj. Bijemy się. Gramy zespołowo, tak? Tak jak wczoraj. Szukamy się nawzajem. Gramy zespołowo. To jest bardzo ważne. Jest ktoś na wolnej pozycji. Pchnijmy piłkę. Szanujmy oczywiście naszą, jeżeli będzie przewaga, szanujmy to. Mamy piłę, jak coś oddajemy. Dzisiaj na Zyberta, ja myślę, że on będzie naprawdę musiał wziąć na siebie troszeczkę i będzie bardziej agresywny na penetracjach. Na to musimy zwrócić uwagę. I nie ma co tam więcej gadać, panowie. Wczoraj zdominowaliśmy, dzisiaj musimy to powtórzyć ze zdwojoną siłą. Jeszcze mocniej musimy wyjść na nich. Panowie, kończy się 9. miesiąc naszej współpracy. 9 miesięcy już minęło. 9 miesięcy. My jesteśmy jak rodzina już tutaj. Niektórzy z nas to więcej czasu spędzają tu z kumplami niż z rodziną. Tu w drużynie. Więcej czasu. Dlatego zagrajmy dzisiaj dla nas tutaj. Dla rodziny i dla tych kibiców, którzy przyjdą. Dla nich zagrajmy, ale przede wszystkim dla nas tutaj. Każdy dla siebie. Dla nas zespół. Dla naszej tu wspólnej rodziny. Zagrajmy to, wygrajmy to. Będzie chwila odpoczynku. Hej! Yeah.
zrobiliśmy. Dla tych wszystkich ludzi, którzy wiem przyszli. Widzimy się na finale, bo jeszcze się nie zatrzymaliśmy, tylko idziemy dalej. Brawo panowie, brawo! Hej! Zrobiliśmy coś fenomenalnego. Wypełniliśmy tą halę po brzegi i sprawiliście, że ci ludzie tu wrócą. I mają okazję wrócić na najważniejsze mecze w tym sezonie. To jest nasz cel już teraz. Możemy sobie postawić taki cel, że gramy o ten na awans. Dziękuję wam panowie, daliście mi najpiękniejszą zapłatę, jaką mogę dostać. Brawo! Finał jest to! Nie wiem co powiedzieć, no po prostu czuję się szczęśliwy, bo nie wiem co powiedzieć. Blisko sukcesu, ale jeszcze daleko, tak? To jeszcze bardzo, bardzo daleko. Musimy utrzymać koncentrację. Nie możemy nawet pomyśleć, co będziemy robić, jak wygramy. Nie. Najpierw jest 40 minut walki, a potem to już się zobaczy, co będzie. 40 minut walki do upadłego. Nie ma odpuszczania. Nie ma w ogóle... I też nie ma dopuszczenia myśli, że możemy to przegrać. Nie ma. Myślimy o jednym. Żeby zespołowo, razem, wspólnie zrobić to, o czym gdzieś tam po cichu marzyliśmy kilka miesięcy temu. Dosyć tego wstępu, Hubi. Piękny wstęp. Ja bym chciał wyciągnąć ten wstęp, panowie, bo na analizie tych dwóch meczów naprawdę zbiliście się na tym najwyższym level. I w ataku, i w obronie. W ataku nie ma przystojów, co czasami się zdarzało. Nie ma tego, jest ciągły ruch, jest backdoor, jest handoff, szybka decyzja, pick and roll. I to fajnie wygląda. Tutaj jest taka sytuacja. Jest pick and roll i albo wysoki zawodnik, ten robi pick and pop, albo pick and roll. I to musimy poćwiczyć. I dostosować obronę. Co to znaczy? Jeżeli będą popować, ten zawodnik musi się przesunąć i on odpowiada za pomoc. Jeżeli będzie rol, wysoki zawodnik pomaga, ten zawodnik przychodzi przed wysokiego, ten zawodnik.
biletu, to idzie normalnie do głównego wejścia. I wszystkich VIP-ów do wejścia VIP, nie? Tak. I tam, żeby ich zaprowadzić, nie? A VIP-ów tam, a zwykłe zaproszenia do głównego wejścia. To nawet kulturalnie po prostu, że tam jest cały keter wyznaczony dla gości, nie? Tam będzie osoba, która jest do wejścia. Ma być tak. Tylko teraz te 40 minut czystej gry. To jest najważniejsze, co nas teraz czeka. Chciałbym, żebyście tak to traktowali. Mecz jak każdy inny. Obojętnie, co by się działo, mamy grać swoją grę. Wygrywamy, szanujemy wynik. Przegrywamy cierpliwie, pracujemy nad nim. Pracujemy cierpliwie. Jeżeli będzie się utrzymywał remis, dosyć długo, w końcu pęknie. W końcu pęknie. Czego możemy się po nich spodziewać? Wyjdą bardzo agresywnie. Wyjdą bardzo agresywnie. A my musimy jeszcze bardziej. Na agresję odpowiedzieć agresję. Na agresję odpowiedzieć agresję. Stać nas na to.
Bardzo wam za wszystko dziękuję, jestem z was dumny! A z tego człowieka i z tego drugiego, tamtego, tego też naprawdę... Hubert Mazur! Teraz mi brakuje słów i tak jak zawsze wiedziałem, co chcę wam powiedzieć, tak dzisiaj chyba będzie bardzo krótko i po prostu dziękuję wam. To jest najpiękniejszy chyba dzień w moim życiu. Jestem wam mega wdzięczny wszystkim trenerom, kiemu, chłopakom. Ostatni!